Siemanko, z tej strony Dawid Krzyś i dzisiaj nagrywam z toru. Muszę poczekać, aż tutaj dostanę zezwolenie na zjazd. To było przy przygotowaniu. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, dlatego że jak jadę na torze, to jadę dosyć szybko, także będę dzisiaj wrzeszczał, szczególnie, że mam taką kamerę. Ustawiłem tak, jak mówiłem, czyli w troszeczkę innej pozycji. Nie będę jechał jakoś straszliwie szybko, jak gadam, bo jednak jak gadam, to się muszę też skupić trochę na tym, co mówię. Jak jechałem na, tak powiedzmy, na czas, to nie gadałem tak podświadomie. Miałem już na to, powiedzmy, czasu, bo jednak gry to gry, a realne życie to realne życie i trzeba bardzo uważać. Nie robię jakichś rewelacyjnych czasów, szczerze, ale jestem w miarę zadowolony, bo dziś jest mokry tor. Sami mówili, że jest ślisko, także nie ma tragedii. Przypuszczam, że jak jeszcze sobie potrenuję i jakby był sobie to, to zrobiłbym całkiem przyzwoite okrążenie. Na razie nie chcę cisnąć. Zresztą też, no nie oszukujmy się, ja nie chcę tutaj zająć innego samochodu, bo to jest jednak mój dzienny samochód. Nagrałem taki krótki film, pewnie wam go wrzucę. Obok mnie stał QRX STI, dokładnie takie jak chciał, czyli long średni. Zresztą zobaczycie, bo pewnie ten fragment się wrzuca. Jak takie auto sobie kupię, to jeździł szybciej, to musi jeszcze służyć też do zwykłej jazdy. Także tutaj jadę dosyć dynamicznie, ale bez przesady. Parę okrążeń pewnie też je zobaczycie, bo tutaj no, generalnie jest tak, że
tylko trzy samochody dzisiaj, cztery w sumie jeździły. Także praktycznie cały tor mam na siebie. Nawet nikogo nie wyprzedziłem, nikt mnie nie wyprzedził. Jakoś tak zjeżdżamy po prostu no, na bieżąco. Także tutaj sobie jadę w ten sposób. Ale no nie cisnę jakoś straszliwie. Tam właśnie parę okrążeń zrobiłem, takich szybszych, też pewnie je wrzucę. Chyba też będę miał nagranie z zewnątrz, jak jadę. To przypuszczam, że też coś tam powrzucam, podzielę jakoś. Także będzie fajnie. Słyszycie tutaj refluwiter 7,5 tysiąca obrotów. Bo to jest ten piękny silnik EJ204, który się do 7,5 tysiąca jako jedyny na rynek europejski kręci, do ponad 7 tysięcy. Szkoda, że tutaj nie mam lepszego mikrofonu w tej kamerze, bo by jeszcze ładniej brzmiało to auto. Bo tutaj spokojnie można tak naprawdę cisnąć gaz jeszcze, nawet i w tym zakręcie, ale po prostu tego nie robię, bo szkoda właśnie i opon, i wszystkiego. Mimo wszystko. Maksymalnie to było 90, powiedzmy, więc i uciąłem wtedy 3 sekundy, więc myślę, że jakbym pojechał naprawdę na 100, to jeszcze kolejne 3 bym uciął, ale nie chcę, bo to jednak jest zabawa, a nie gra też, także grzeby na pewno pojechał już na 100%, a tutaj jedziemy maksymalnie, powiedzmy, tam 90, no, ale widzicie, jest wyczucie, jeśli chodzi o odległości. Będzie za daleko. Jak chcę, to jadę na styk i nie ma z tym żadnego problemu. Także to mnie cieszy, bo to jest ważne. Muszę to chociażby dać. To można dużo później promować, to zresztą tak samo raz tak zrobiłem. Naprawdę zapomniałem bardzo późno. O, i po tarce tutaj też to już mi trochę auto zaczęło uciekać. Zakrętów, szczerze mówiąc, nie lubię, są nieprzyjemne. Ten jest super, to jest najfajniejszy zakręt, jak znaczy na całym torze. Jeszcze tam na tej prostej start meta, tutaj fajnie. To ta sekwencja jest dosyć trudna, to bardzo szybko, to jak się, o, teraz zepsułem, to można bardzo szybko gaz zadawać, jak się dobrze wejdzie. O, i tego zakrętu ewidentnie nie lubię, bo on jest podsterowny. O, i jeszcze nierówny, więc to chyba taki zakręt, na którym na początku mi się najciężej jechało. I to wyjście prosta, o, to jest super zakręt. Teraz po hamulcach mocno. Jakbym dał mocniej hamulec, to by mi tył uciekł, ale to już można wyczuć. Teraz tutaj. To jest fajne, szerokie wyjście, tam się bardzo podobało wyjście. Tak po hamulcu. To się fajnie zacieśnia na zakręt, można przejechać po tarce, na wyjściu też po tarce, też tarka. O! I tutaj dohamowanie do tego, co nie lubię. Przypuszczam, że to można byłoby jakoś lepiej to przejechać. Teraz chyba ulubiony mój zakręt.
dzisiaj to muszę.
przy szybkiej jeździe. W ogóle mam nadzieję, że mi się to nagrało, bo w sumie nie sprawdzałem, że włączyłem nagrywanie. Pasy się zacięły, teraz widzę. Nikt ze mną nie jedzie, także może przy okazji wam pokażę procedurę tutaj, wjeździe, procedurę wyjazdu. Musiałem poczekać, aż mi ktoś da znak, że mogę wyjechać. To nie jest tak, że mogę sobie wyjechać tak, o. Zobaczymy, o ile czas poprawiłem i czy w ogóle, bo może przegiałem i wcale nie poprawiłem czasu. Ale wydaje mi się, że pojechałem dużo lepiej. Też dużo szybciej przede wszystkim, bo teraz już naprawdę pocisnąłem tak. Przede wszystkim jeśli chodzi o hamulce, bo zauważyłem, że ja mam coś takiego, że ja mimo wszystko podświadomie ten samochód oszczędzam. I to jest tak, że jak nie muszę, to nie dodaję ani dużo gazu, w sensie ja na wyjściu nie dodaję dużo gazu. To jest tak, że dopóki auto nie wejdzie na przykład na te 4000 obrotów, to ja mu nie dodaję maksa gazu. No więc jakby przez to mam te wolniejsze czasy, a jeżeli już tak właśnie, no tak jak teraz pojechałem i że przyhamowałem mocniej i dodawałem mocno gazu, do dechy praktycznie cały czas, to przypuszczam, że trochę mi się ten czas polepszy, ale takich okrążeń to można zrobić sobie kilka i wystarczy, bo szkoda po prostu samochodu, moim zdaniem. Także teraz zjeżdżamy, tutaj można sobie zjechać na parking, zresztą zaraz zobaczycie. Tak, tutaj sobie zjedziemy. Od razu sobie zawrócę, żeby na później brzmieć. Naszykowane autko. Tak. Wykręcimy tutaj. Też co ciekawe, z takiej rzeczy, co w sumie się dowiedziałem, czytając o tym, jak jeździć. Właśnie, nie robić tego. Tak, tak i tak. O, i żeby nie zapiekać hamulca ręcznego. Także to tyle, jeśli chodzi o gadanie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Cześć. Jak przy okazji, takie sobie kupię. Kolejne, dokładnie takie, tylko może inny kolor. Jeszcze jedna jazda, zrobimy sobie. Tak, tu musimy poczekać, żebyśmy mieli przerwę pomiędzy samochodami. Też to jest ważne, żeby ruszyć w miarę dynamicznie, dlatego szczególnie, że jest dużo samochodów, dlatego, że w międzyczasie już ktoś nam może na przykład wjechać. Także tutaj w ogóle było takie na początku szkolenie, chyba o czym nie powiedziałem, bardzo było fajne z moją drogą. Takie podstawy po prostu, flagi i tak dalej, co, jak się zachowywać w danej sytuacji. Wydaje mi się, że tutaj wszystko zrobiłem tak, jak powinno być. To jest bez ryzyka w sumie. Pobiłem w ogóle rekord okrążenia, teraz już nie będę bił rekordu, bo chcę już jechać na spokojnie. Zrobiłem 1.11.8, więc tak patrząc na to, jakie są czasy na YouTube, na przykład, to nie jest to jakiś super wynik. Natomiast uważam, że jak na to, że właśnie no sami dzisiaj też ostrzegali, że tor jest wilgotny, i no i że jeszcze pod wpływem gumy z opon to w ogóle jeszcze gorzej będzie, bo tak to jak jest nagumowany ten tor, no to jest dobrze, klei, a jeżeli się to miesza z wodą, to jest jeszcze gorzej, także faktycznie było ślisko. Teraz no moim zdaniem dużo się poprawiła tutaj
przyczepne, zresztą no widać te wyjeżdżone linie troszeczkę. Także tutaj. Na początku się jechało dużo ciężej niż się jedzie teraz. Natomiast bardzo dużo okrążeń też zrobiłem. 60 parę, przypuszczam, że teraz jak jeszcze sobie pojeżdżę, to tam dojeżdżę te kilkanaście okrążeń, także sporo. Jeśli chodzi o spalanie tego auta, uważam, że tragedii naprawdę nie ma, że pali 25, więc nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Bo tutaj właśnie no 60 okrążeń. Także tak dosyć przyzwoicie. No a jeszcze mam ponad pół baku, przy czym jeszcze najpierw tam trochę musiałem na dojazd mieć, także uważam, że nie jest żadne. W sensie i tak, tak jeśli kogoś to interesuje koszty czegoś takiego, no to nie jest niestety tania zabawa, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę teraz ceny paliw, to już w ogóle no jest po prostu drogo. Auto no takie już widać, że jest porobione trochę, także on tutaj jeździ szybciej zdecydowanie ode mnie. Nie wiem, czy tutaj na tej prostej, czy na której nagle myślę, że zwolnij, czego muszę przejść. Na razie i tak nie robimy żadnych szybkich okrążeń. Tak, bo on tutaj będzie jechał. Dobra, przywiązujmy trochę, żeby go nie zblokować i na prostej go przepuszczę.
zobaczymy, jak czas zrobiłem. To jestem ciekaw. Jeszcze parę tam sobie kroczek przejadę. Bardziej na spokojnie. Bo tutaj to już naprawdę było tak, no to i piszczały opony w szybkich zakrętach. I wolny ABS się włączał, także to już było takie naprawdę, no powiedzmy 95%, o, jak na ten samochód, jak na to tutaj, na tą przyczepność, która dzisiaj jest. Myślę, że to było takie rozsądne maksimum. Zobaczymy, czy pobiłem czas, bo być może przegiałem i jednak jakieś poprzednie moje okrążenie było lepsze. Fajne nawet jak się jedzie właśnie wolniej, trochę to i tak jest naprawdę mega fajne. Nie trzeba tutaj jakoś straszliwie zasuwać. Z czym też, to mi się podoba w tym samochodzie, że niezależnie od tego, jak się doda gazu, czy się doda dużo, czy mało, to on i tak te zakręty ładnie bierze. Także w ogóle się zaczyna powoli trochę robić ciemno.
jeszcze przejadę może jedno okrążenie takie na spokojnie. Fajny dzień, naprawdę było fajnie, już nie gadałem nic tutaj, bo jednak jak jadę szybko, to już chcę być skupiony i nie odzywać się, bo jednak tak jak mówię, no w grach to ja sobie mogę gadać, bo to jest gra, ale tak jak tutaj, to już muszę niestety jechać tak no dosyć ostro, więc widzę, że nie znam tego tutaj. Może już mu zjadę po prostu. Staniemy obok tej Subaru imprezy. O! I wystarczy jazdy na dzisiaj. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie i tyle.